Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol. Kurczę, chciałem powiedzieć, że płonie pochodnia. No właśnie, na szczęście płonie. Płonie pochodnia i płonie też papieros w moich dłoniach, więc no troszeczkę utrudniłem sobie teraz, ale tylko na minutkę bądź dwie. Ale witam w każdym razie w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Jedynym wyjściem jest ta drabinka. Że obadałem sobie, no możecie po czasie na pochodni sprawdzić z poprzednim odcinkiem, porównać ile czasu zajmuje eksportowanie materiału, ile musiałem poczekać. No i też ile paliłem sobie w międzyczasie. Ej, wow! Tylko napchnięcie jedno, a noż na machnięcie, nie? Ej, dobra, zapalmy. To. Dobra, papierosik skipowany. Jeżeli tak łatwo można... Ładnie można powiedzieć. Albo strzepany, ale to już brzmi, kurczę, dwuznacznie. A, dobra, tam mogę przeskoczyć, a tam już coś się pali, więc coś pewnie zapaliłem. To tutaj drabinka, na górę. No, gorzej, jak się pojawi jakiś mocniejszy przeciwnik, a ja zasuwam bez tarczy. To będzie słaby motyw. Dobra, tutaj to. Ej, kurczę, coraz częściej coś znajduję w środku i naprawdę dziwię się. Bo twórcy, no, tego nie przewidywali. W Dark Souls 1, a przewidzieli tutaj. W swoim, kurczę, zaplanowaniu. Mechaniki całej. I architektury oraz pozostawionych przedmiotów. Dobra, tutaj dam radę, no. W sumie po deseczce, po deseczce. Teraz tak, tu na drugą. Zapewne. Cholera! Dałem się ożygać. Nie, ale granie z papierosem to nie jest naprawdę dobry pomysł nigdy. Zwłaszcza w strzelankach i zwłaszcza w Dark Souls. Ale w ogóle wszystko poza koncentracją w Dark Souls jest złe. Dobra, tarcza i tak spróbujemy tutaj wyjść. Cholera, ta tarcza nie chroni zbyt dobrze przed trucizną. No jak sobie pomyślę, że faktycznie te mordki tak plują. No, myślałem, że wszystkie. Niczym zerwi kaptur. Tylko zerwi pomnik, tak w sumie. Dobry refleks, Piecho. Dobry refleks. Bo tam chyba spadłbym na pewną śmierć. Dobra, czyli mówicie tam, tak? A tam już pozapalałem to i owo, więc tam raczej byłem. Czyli co, faktycznie miałem tam spaść? Czy może skakać tam? Tam, gdzie jest ciemno. Ej, ło, kurde, ty mnie tak nie strasz, kolego. Możesz sobie wstawać, ale nie wtedy, kiedy ja przechodzę. Nieopodal. No właśnie, można to uznać nieformalnie za to, że trzymałem broń w obu rękach. Ej, no kurczę, przedmiot, Piechol, przedmiot. Zatruty nóż do rzucania. No super. Jakby to było za mało trucizn. Fuck! Nie zauważyłem. No chciałem mówić, że przydałaby się rozpalona pochodnia, bo z grubsza nic nie widzę. Ale żyję. Tylko moment, właśnie. Ja spadłem tam dokładnie, gdzie już byłem, tak? No, właśnie, no to... Sorry, wracamy na górę. Dobra, i teraz... Ej, kurczę, jeszcze nawet nie jesteśmy. Nieba, patrzę na... po moją popielniczkę, a to jest popielniczka w cudzysłowie. No, dobrze powiedziałem. Już się zastanawiałem, czy w cudzysłowie, czy w cudzysłowie. Dobrze, 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 okej. Okay. Nie, bo to oczywiście jest butelka napełniona do jednej, powiedzmy, dziesiątej wodą. I reszta pety. No najbezpieczniej, najwygodniej. Nie ma zapachu, jeżeli ją zakręci. Co się zapachu, to jest oczywiście złe słowo. Smrodu. To tego słowa trzeba użyć. Nie ma smrodu, kiedy jest takie właśnie rozwiązanie, a nie otwarta popielniczka. Dobra, ale najwyższa pora zapetować tego szluga i zaczniemy grać normalnie. Dźwięk potrząsanych petów w butelce, jeżeli to słyszeliście. Dobra, bo to już czwarta minuta, kurczę, odcinka, dodając intro 30 sekund prawie. No trzeba było gdzieś zabrnąć dalej, a ja wcale dalej nie jestem, więc tak, zacznijmy od tego, że odpalimy pochodnie. I pójdziemy tam, gdzie rzekomo miałem spać, tym razem widząc troszeczkę więcej, bo może faktycznie miałem tu zlecieć. No, chyba tak. Coś tam jest, ale nie, tam jest tylko przejście tam, gdzie już byłem. Przynajmniej takie mam wrażenie, więc trzeba iść gdzieś indziej. Tu mogę próbować skakać, nie ma problemu, ale... Może tutaj po prostu. O, w ten sposób. Przedam trucizna i twardy wróg dodatkowo. Dobra, no to zapalmy. No i chrypka po papierosie się pojawi. O kurde, dobra, dzięki. Dzięki za informację, przydała się. Wiedziałem, czegoś tutaj mogę mniej więcej spodziewać.
Ej, no już myślałem, że przedmiot zleciał razem z nim, to by było grubo, nie fair. Tej, ale do czego jest śmierdzący szlam? O, tylko teraz pytanie, czy ja go znajdę? No powinien być na końcu, że to jest nowy przedmiot, ale najwidoczniej nie. Więc pewnie już gdzieś kiedyś wiedziałem, sprawdzałem. Więc może teraz nie błądźmy w ekwipunku. Tylko idźmy do przodu, spokojnie. Ale z wyciągniętą oczywiście pochodnią. A, zombiak? To już jest ten twardszy, rozumiem, przeciwnik. Poprzednio to rękawiczki więźnia. No to chyba już miałem w swoim arsenale. No a co tam, z wyciągniętą pochodnią? Nie boimy się tego wyzwania. Oj. No, on the edge. Tak się walczy na krawędzi. Zupełnie niepotrzebnie. Niepotrzebne nerwy. Palpitacje. Zanim spróbujesz napluć, zastanów się. No, kurde, nie zastanowiłaś się dobrze. Teraz tak, gdzie tu iść? Znaczy, podejrzewam, że na dół. Ej, właśnie, może on mi wskaże drogę. Tak w sumie poniekąd. Bo przeciął skądś, gdzie ja jeszcze nie byłem, bo jeżeli bym tam był, to bym go zabił. Zwłaszcza, że był widoczny, trzymając w ręku pochodnie. W ciemnej lokacji. Dobra, troszeczkę się wystawiam teraz na ożyganie, ale... Nie, chyba akurat przytomnie ominąłem wszystko. Dobra, zapalmy. Rozwalmy. Rozwalmy i wdrapmy się. Mhm, to podniosłem. Najwidoczniej. Chyba, że to był zwykły zombiak. Nie, niekoniecznie. Tutaj mnie chyba jeszcze nie było. Tam po drugiej stronie ja też widzę. Coś jest niezapalonego. Ej, ale właśnie, kurczę, szkoda, że twórcy się nie bawili wcześniej. Tak ze światłem. Nie, bo naprawdę tutaj troszeczkę złowrogiego klimatu to nabiera. Co jest oczywiście in plus. Zawsze. Okej, okay, te duszyczki nie wiem za co. Ktoś pewnie zleciał w przepaść. Bez mojej wiedzy. Ej, kurczę, on mnie musiał dziabnąć przypadkiem jakoś raz, bo całkiem sporo z mojego paska zdrowia zeszło. Aż tyle, że muszę się napić. Dobra. Uczyńmy światło. Tylko tam coś zachrupało i boję się, że zaraz spadnę. Nie wiem w sumie nawet po co zgasiłem. Ale dobrze, że jest miejsce, gdzie mogę odpalić znowu. Nawet bardzo, bardzo blisko. Ej, może przez tą dziurę zrobimy najazd na chatę? Na dzbanki? Ej, kurczę, no piecho. Machnij porządnie, proszę. Czarna bomba zapalająca. No nie używam tego typu rzeczy, mam lepsze zaklęcia. Ewentualnie kiedyś, jak będę grubo przywarty do muru, to wtedy, ale raczej nie będzie takiej sytuacji, bo kiedy ja będę grubo przywarty do muru, to zginę w następnej sekundzie, więc nie będzie czasu, żeby biegać po ekwipunku. No super. Widzicie to? Po drugiej stronie. Jak zostanę chamsko ożygany, kiedy spróbuję przeskoczyć. No ale chyba będę musiał, bo tam jest przejście. Dalej. Aha. No trudno, ryzykujemy zatrucie niestety. Bo tam nie przeskoczę inaczej. No dobra. 3, 4 i hop. Pięknie to skopałeś, pięknie. A nie było ogniska do tej pory jeszcze. Ja pierdzie... Ej, faktycznie nie było? Nie, no nie róbcie mi tego... Ej, nie. Wow. Na szczęście. Gdzieś w pobliżu jesteśmy. Tylko nie wiadomo gdzie teraz. I jak daleko. No ale cóż. Mniej więcej wiem gdzie trzeba iść i przy okazji będę zapalał wszystko po drodze jak leci. Teraz tak, duszyczek już zbyt wiele nie miałem, więc mogę sobie pozwolić na delikatne przyspieszenie. Teraz i nie zajmowanie się każdym poszczególnym przeciwnikiem, ale ej, jak takim cudem. Nie odpaliłem tych dwóch. Poruszałem się tutaj po ciemku. Ale ze mnie hardcore. Dobra, ale pieska trzeba rozwalić. Szybko, żeby się nie zdążył odwrócić. No i żygający ryje też. No jest ciekawe, czy tamte, które rozwaliłem wcześniej, dalej są rozwalone, czy będę musiał znowu z należytą dozą ostrożności podchodzić i machać. Ej, ale chyba nawet dobrze, że zginąłem, bo tu jeszcze nie byłem. Ej, jej słowo daję, oni się wczytali. Oni się dosłownie przed sekundką wczytali.
Ej, wow, czemu aż tyle? Aż to złamany miecz jest tylko. I chyba, że się mylę. No ale chyba nie, no przecież, ej, no widzieliście, mi to wzięło. Dobra, ale moment, może coś jest nie tak z moimi pierścieniami na przykład. Nie, no wszystko jest dobrze. Zbroja ta sama, no. What the hell? No, ale w sumie dobra, warto było użyć Estusa tutaj, a nie... Serio? Powiesili ją, żeby żygała mi prosto w twarz. Dobra, kolejne zombie. Jaki kolejne żygające mordy? Oj, ostrożnie. A ten wygląda, by miał, jeżeli się podniesie, to będzie grubas. Skoro tamci te wyszczuplone chuchra mi zawierają taką dużą część mojego zdrowia. Dobra, zeskok. Na twardy grunt. Dobra, w dalszym ciągu mam pochodnie, nie tarczę, więc dystans. No, ale tylko do momentu, aż nie uda mi się odpalić tutaj. Tego, co jest przede mną. O właśnie. Jeszcze jeden został tylko. Dobra. Niech stanie się światłość. Niech stanie się ciemność. Nie. Jednak pochodnia to jest lepszym wyborem, chyba naprawdę. Autentycznie, pierwsza lokacja, gdzie w 100% używanie pochodni jest usprawiedliwione. A nawet wymagane. Tutaj. Ej, faktycznie, tylko że w zombiach się jeszcze wspinam, muszę się nim najpierw zająć. Tam pewnie będzie można okrążyć to jakoś. Dobra, ale najpierw rzućmy okiem, co jest tu. Bo tu coś jest, faktycznie. Dobra, skok. Dla bezpieczeństwa. Tutaj. Jak, ale tutaj, tutaj? Nie, na pewno nie. Na pewno się mylisz. Ej, nie, to jest ognisko już rozpalone tam w oddali, więc nie ma co się cieszyć. Ej, w ogóle teraz dopiero zauważyłem, że coś tutaj spływa po ścianach. No, wilgotność w jaskiniach jak najbardziej obecna. Klejnot życia. No, jeżeli po to był ten cały wypad, to dziękuję bardzo. A dziękuję bardzo, bo tak okazało się, że faktycznie tak. Ach, dobra. Tym razem w drugą odnogę. Czyli... Tutaj, po drugiej stronie mostu. Ej, co tam jeszcze żygało? Nie. Coś mi się wydaje, że źle jednak poleciałem teraz. Że wcale mnie to nie było skundkę temu. Momencik, bo... No, przeciwnicy są. Ale ich nie powinno być. I szybko schodzące po drabinach zombiaki. O. No nie, na szczęście bez broni zabiera mało. Tyle, ile powinien. No, ej, kolejny ten sam błąd, piechol. Zamiast podnieść, wchodzisz. Ej, ale jakim cudem ja już się zdążyłem zgubić? Ktoś mi powie. A moment, tu jest... No pięknie. Zajebiście to zrobiłeś, zombiaczku, zajebiście. Nie, dobra, czyli skoro nie tutaj, nie przez ten most, to w drugą stronę. Ej, moment, tylko one żygały na mnie. A też skoro one tutaj w dalszym ciągu były, to znaczy, że źle poleciałem. Już nie mogę się cofnąć. O, pięknie. Odkryj nowe przejście i nie poleć do końca. Ja. Cały piechol. Tylko teraz tak. Dzięki. Super. Tego mi było trzeba. Jeszcze na dobitkę. No dobra, no to udamy się na górę, no żeby mnie tamte po drugiej stronie nie obrzygały. O, i okazuje się, że tutaj też jeszcze nie byłem, bo nie zapaliłem. Czy jednak wyszło na moje, coś na moją korzyść. Bo jest skrzyneczka, ale moment, walnijmy w skrzyneczkę. Skrzyneczka nie zaczyna atakować, więc ewentualnie może być pułapką tylko. Ale nie jest. No cholera, znowu bomba, po co mi one? Nie, tak ich nie używam, a w ogóle tam zginąłem ostatnio. Wow, zupełnie po drugiej stronie. Nie no, pięknie. Nie wejdę wyżej, nie? Mimo tego, że tam jest jakaś urna, tam wygląda, jakby można było wejść. Jakoś. Może tu? No nie, raczej nie. Jesteśmy w tym samym miejscu. Czyli jednak żygające posążki mnie nie ominą. Dobra, ale jeżeli będę zapobiegliwy i będę wycinał je wcześniej, nic się nie stanie oczywiście. Pięknie. Dobra. Ej, chyba faktycznie teraz zmierzamy już do miejsca, gdzie dokonaliśmy żywota poprzednim razem. Aha, pochodnie zapalone. Kto tu jest winny? Przede mną.
A, ten plus zombiak. Nieee! Trzeba było ostrożnie. Jecho, to jest Dark Souls, zapomniałeś? Serio? Serio? Ej, czy ja wspominałem kiedyś, że ta lokacja mi się podoba? To weźcie to skreślcie w cholerę, nie? Naprawdę. Nie, nie, po prostu nie. Jestem na nie w stosunku do takiej lokacji. O, nie, dobra, wreszcie to zaczyna Dark Souls przypominać, a nie jakąś popierdółkę. Okej, okay, dobra, tyle sobie poradzę bez pochodni. Chyba. Mam nadzieję. Okej, okay, jest jeden piesek. Jeżeli będę szybszy, nie, no, kurczę, nie byłem. No nie, no nie mówcie, no, chowasz. No to było zbyt wcześnie, zdecydowanie zbyt wcześnie, żeby zginąć. Dobra, więc jednak, jak widzicie, wraca pochodnia. Ej! What the fuck? Dobra, przez most. Będzie szybciej. Uważaj, po drugiej stronie zwinny, tak? A tutaj zombiak dodatkowo. Dobra, ale pchnięciem, wymachiwaniem, machnięciem... Wszystko załatwione. Dobra, pozostaje piesek. Piesek jest tam. Na moje szczęście. Dobra, jakie ma ataki? Dobra, najpierw zombiaka trzeba wykończyć. Nie, dobra, szczurek też. Szybko musi pójść do piachu, później się będziemy uczyć, kiedy mnie zaatakuje w ten sposób, że nie będę w stanie go zabić. Trzeba korzystać z okazji i uśmiercać wszystko jak leci, po prostu. No, fuck. No, pst. Dobra, spokój. Przede wszystkim piechol, spokój. O, ale to już mogę znak przyzwania zostawić. Jakby ktoś potrzebował mojej pomocy. Ale wątpię, szczerze wątpię. Dobra, znowu żygające ryje. Ale dobra, przynajmniej wiem, że jesteśmy na tropie. Dobrym. Tutaj pchnięciem oba. No, udało się znowu. Mógłbym już pochodnie zapalić. Mógłbym to zrobić. Oj, mógłbym. Ale dobra, zrobimy to dopiero tutaj. Wykańczając tego. A tam, co tam jeszcze jednego Estusa? Co z tego, że tam boss jest niedaleko? Mam nadzieję, że niedaleko. No tam zamglone przejście widać. No ha, ja z pochodnią, tak? A tu jest właśnie to miejsce. Szczurek plus zombiak. Dobra, zombiak najpierw. Pchnięty. Na śmierć. Podniesienie, odzyskanie i walka ze szczurkiem. No. Taka, jaką ją pamiętamy bardzo dobrze. Czyli on stoi tyłem, ja go lutuję po dupsku. Zero obrażeń na moim koncie. Przynajmniej otrzymanych, zadanych od cholery. Dobra, skoczymy tam? Nie. Nie, na pewno nie. Nie doskoczyłbym. No ale tu już jesteśmy zdecydowanie bliżej. Może nawet nie trzeba będzie skakać, tylko będzie starczyło, że spadnę. Okej, dobra, jest wnęka. A we wnęce... Trzeciej ręce się czają. Zombiak, dobra, ale na szczęście uzbrojone tylko w pęknięte miecze. Albo w ogóle w nic. Dobra, to nie powinna być mimikra, bo chyba tak się nazywa ta skrzynka. No, ale przytomnie odturlałem się. Wielka tarcza złego oka, ej! No, czyżby nareszcie? Nareszcie tarcza, która będzie lepsza od tej, którą posiadam. No nie, ale tamta, przypominam, jest ile plus? Plus 6 nawet, no. Dużo więcej waży. Wchłanianie punktów życia. Wielka tarcza z niepokojącymi zdobieniami, pokryta jest niezliczonymi odciskami dłoni. Pochodzenie tej tarczy jest nieznane, nawet długie godziny polerowania nie są w stanie oczyścić jej z tajemniczych śladów dłoni. Efekt wchłaniania punktów życia, z każdym zablokowaniem zapewne... Ej! No, ho. Dobra, zobaczymy, czym to się ulepsza. Jeżeli migoczący tytanin, to niestety będę musiał podziękować, ale... Jeżeli zwykłe odłamki, to tych mam w nadmiarze. I się tym zajmiemy, oczywiście. No bo kurczę, zapowiada się dobrze, no przecież, ej, każdy zablokowany cios, jakiś dodatek energii dla mnie, energii życiowej, punktów życia, no ej, ło. Ogólnie zapowiada się świetnie. Wygląda dosyć niezbyt solidnie wygląda to, na co mam teraz spaść. Więc boję się, że jak już spadnę, to spadnę w przepaść. Od razu w czeluść tam spadnę. Dobra, nieważne, walczymy. Może on spadnie. Fucking shit.
nie wierzę. Ej, co jest z tymi deskami? Jeszcze zaczynam zastanawiać, ale nie, kurde, no, przez moją głupotę. W tym miejscu będziemy musieli skończyć odcinek, albo wiecie co... A, kid, nie, pokażę, jeszcze pokażę tego bossa. No, chociażby samą cutscenkę, bo coś mi się zdaje, że zginę. Ach, dobra, ale już mniej więcej pamiętam, trzeba lecieć tu, tutaj wymierzyć szybki cios. Kurde, pięknie, że nie trafiony, super. Nie, fajnie, że Dark Souls nagradza tych, którzy biegną w pośpiechu. Nie, no właśnie, zupełnie przeciwny efekt. No, ej, super, już teraz bym zginął. Wow. Po prostu jest pięknie. Aha, dobra, żygaj sobie do woli. Nie ze mną te numery, ja idę tutaj, tu jest biegnący zombiak. Widzę, jak leci w ciemności. Szczurek jest, ale tam obok. Tylko pytanie, czy ja tam właśnie muszę iść? Chyba tak. Dobra. Po ciemku troszeczkę inaczej ta lokacja wygląda. Po prostu. Ej, właśnie, na dawno nie skakałem na nic. A to jest przecież najbardziej mocarny z moich ciosów. Ej, 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 ej. Jakby zombiak mnie rozwalił, to uwierzcie, momentalnie, nawet bez żegnania się bym skończył ten odcinek, bo to była zbyt duża farsa. Ach, weź przedmiot łachmany więźnia. Super, może tylko do tego się nadajesz. Cholera, wiecie co, że nawet nie wiem, czy idę dobrze. Nie. Chyba faktycznie tak tutaj, dobra? Zaraz będę mógł sobie pochodnie odpalić, żeby na pewno nie stracić orientacji teraz. No nareszcie kogoś jednym pchnięciem załatwiłeś. Jak mnie to cieszy, nawet nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić. Z tym to samo? Świetnie! Odwagi! Czyżby wreszcie to nawoływanie podziałało? Cholera, dobra, a to mi jeszcze odpalę sobie. Nie! Sorry za to wciąganie powietrza. Jakbym się dusił albo coś w tym stylu, ale myślałem, że spadłem głębiej. Dużo głębiej. Jedyne co muszę zrobić teraz, to dostać się na górę jakoś. A tu była drabinka gdzieś. Prawda? Ej, powiedzcie, że tu była jakaś drabinka. No nie! Nie mówcie, że tak się wpieprzyłem jak śliwka w kompot, tam mogę skakać jedynie do... Pięknie! Po prostu zajebiście! No to co? Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała i tak dalej, ale dobra. Run and jump. Dobra, nawet bez zatrucia się udało. Jestem w szoku. Jestem w ciężkim szoku. No dobra, jesteśmy gdzieś dalej. O, uwaga. Chociażby taki pozytyw z tego przeskoczenia tutaj. Kolejna zapalona pochodnia stacjonarna i ognisko! Ale bonus! Nie wierzę! Chyba, że coś mnie teraz zabije. Nie, dobra, najpierw zapalmy. I teraz dopiero odpalmy ognisko, rozpalmy je należycie i kończymy, kochani, w tym momencie. Ten dzisiejszy odcinek, bo już się naprawdę boję, co może być dalej. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia, pozdro, cześć, hej!